Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób uzyskać własny numer telefonu w technologii VoIP. Aby jednak przejść do tak naprawdę kluczowej części tego filmu, powiem Wam króciutko, czym jest VoIP, czyli tak zwane Voice over IP. Nie wdając się w szczegóły, w niuanse techniczne, bo to sobie możecie wszędzie przeczytać. Zasadniczo jest to usługa realizowana za pośrednictwem łącza internetowego. I teraz takie krótkie podsumowanie może dostępnych technologii. Standardowy operator telefonii może Wam taki numer telefoniczny, stacjonarny udostępnić na kilka sposobów. Za pomocą po prostu linii kablowej, no to jest najstarsza możliwa technologia, po prostu jest ciągnięty kabel, no i przez ten kabel jest dawany Wam numer telefonu. Ten numer jest wpięty w centralę, no i po podniesieniu słuchawki przekazywany jest sygnał. Tak jak mówię, to bardzo duże uproszczenie, bo działa to troszeczkę bardziej skomplikowanie niż ja Wam teraz mówię, ale kluczowa różnica jest taka, że macie kabel, jest doprowadzany w sposób analogowy, sygnał telefoniczny, ponosicie słuchawkę, to jest skierowane na jakieś centrale i tak dalej, i tak dalej, i za ten numer zazwyczaj płacicie abonament. Są też wersje cyfrowe, realizowane też za pomocą kabla telefonicznego, to się nazywa ISDN. Ale możecie również uzyskać numer telefonu w sposób zupełnie inny, czyli poprzez usługę VoIP. Na czym to polega? Są specjalne serwisy, które mają w swoich zasobach jakieś duże pule numeracyjne. To są tacy operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy VoIP-owi i oni te numery Wam odsprzedają, czy tam bardziej dzierżawią, tak? Dają możliwość dzierżawy. Zazwyczaj koszta takiego numeru są niewielkie. No plus jest taki, że tak, po pierwsze działa to zazwyczaj na zasadzie prepaida, a to za chwilę zobaczycie na konkretnym przykładzie. Przede wszystkim jest to usługa cyfrowa, więc taki telefon, taki numer możecie skonfigurować na swoim smartfonie za pomocą specjalnej aplikacji. Możecie mieć specjalne telefony VoIP-owe do tego podłączone. Możecie mieć specjalną aplikację zainstalowaną na komputerze i dzwonić właśnie ze swojego komputera za pomocą słuchawek, mikrofonu. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że tak naprawdę możecie wybrać sobie operatora i numer, jaki tylko chcecie. No powiedzmy, w Polsce możecie wybrać z kilku stref numeracyjnych telefon, ale taki numer możecie wybrać z całego świata równie dobrze. Będąc powiedzmy w Polsce, możecie uruchomić infolinię w zupełnie innym kraju. I bardzo często firmy, duże firmy, mają gdzieś jakieś swoje call center zupełnie poza granicami kraju i w każdym kraju udostępniają numer stacjonarny, tak żeby po prostu te połączenia były tańsze. Jest gdzieś właśnie taki operator, który spina te wszystkie numery i my dzwonimy na przykład na numer warszawski i okazuje się, że jesteśmy kierowani do Londynu. No i odpowiada ktoś, kto siedzi zupełnie setki kilometrów czy tysiące kilometrów dalej. Tak działa usługa VoIP-owa, czyli jest to cyfrowy dostęp do tak naprawdę wirtualnego numeru, bo on nie ma przełożenia gdzieś ten numer w postaci centrali, jakiegoś slotu, połączenia, kabla. Tak naprawdę jest to zupełnie wygenerowany wirtualnie numer, niemniej jednak on, jak zobaczycie, jest przypisany do Waszego konta, to wiadomo, kto z tego numeru dzwoni, gdzie dzwoni, macie możliwość podglądnięcia raportu, ale przede wszystkim jest to dużo tańsze, bo te połączenia są znacznie, znacznie tańsze niż na przykład połączenia z telefonu stacjonarnego. Zapraszam Was do dalszej części filmu, w którym pokażę, w jaki sposób skonfigurować właśnie taki wirtualny numer w oparciu o usługi jednego z operatorów, którego dość dobrze znam i korzystałem wielokrotnie z właśnie ich usług. Pokażę Wam, jak taki numer wygenerować, jak nim zarządzać.
Wszystko się dowiecie, także oglądajcie dalszą część tego filmu. W celu założenia własnego konta i uzyskania wirtualnego numeru telefonicznego należy wejść na stronę fcn.pl. Ale tak jak wspomniałem, takich operatorów VoIP-owych jest dużo i jeżeli wpiszecie sobie tylko na internecie informacje, to na pewno wyszukacie szereg różnych innych operatorów w różnych krajach, no, żeby uzyskać, no, tak jak powiedziałem wcześniej, różne numery danego kraju. My tutaj w oparciu o FCN możemy wybrać sobie dowolny numer z Polski. Zresztą zaraz zobaczycie. No i co, klikamy załóż konto. Jak zobaczycie, tam też jest opcja abonamentowa. No i oczywiście tak, wpisz adres e-mail, wpisz preferowany login, trzeba przeczytać tutaj ten regulamin. No, jak się z nim zapoznamy, to należy wyrazić zgodę. Jeżeli chcemy takie konto założyć, klikamy załóż konto i tak naprawdę konto już jest założone. No i jak już sobie założycie to konto, to wchodzicie do opcji zaloguj. I tutaj teraz wpisujecie sobie to konto. Dobrze, i teraz po zalogowaniu się do tego konta, co widzimy? Na początek mamy start, tutaj są informacje o tym, żebyśmy uzupełnili sobie swoje dane, płatności i tak dalej. I teraz tak, tutaj mamy, posiadasz starą wersję Flasha, więc oczywiście jesteśmy proszeni o aktualizację Flasha. Tutaj mamy informacje o skrzynce, ponieważ to, że jest to numer wirtualny, to nie znaczy, że nie ma takiej funkcji jak na przykład centrala telefoniczna, czy jakieś zapowiedzi, czy choćby poczta do połączeń przychodzących. Skrzynka pocztowa jak najbardziej jest i można sobie nagrać swoją wiadomość na automatycznej sekretarce. No i tutaj oczywiście możemy sobie swój głos nagrać i ta skrzynka informuje nas o wiadomościach, które są nagrane. Ta opcja informuje nas o wykonanych płatnościach, ta o wykonanych połączeniach. Co dalej? Połączenia. Tutaj mamy informacje przede wszystkim takie raportowe, czysto raportowe. Dlatego ten serwis świetnie nadaje się na przykład dla wszelkiego rodzaju call center, ponieważ no, praktycznie wszystkie dane macie tutaj zapisane. Kto dzwonił, z jakiego numeru dzwonił, bo musicie wiedzieć, że pod tym jednym kontem możecie spiąć bardzo dużo numerów telefonicznych. Praktycznie dowolną ilość i zarządzać nimi dowolnie. Tutaj macie pulę środków finansowych dostępnych na połączenie i te wszystkie numery mogą z tej jednej puli korzystać. I wtedy widzicie, czy dany konsultant dzwonił, jeżeli tak, to gdzie dzwonił, jak długo dzwonił. Macie pełną inwigilację, pełen wgląd w to, co, gdzie i jak na przykład wasi pracownicy robili. Teraz zobaczmy opcję skrzynka. No i tutaj mamy informacje o nagraniach. My nagrań nie mamy. Tu będą kontakty. No i tutaj sobie możecie zaimportować plik albo po prostu wprowadzić ręcznie, dodaj nowy kontakt i wprowadzacie wszystkie dane, które są tutaj wymagane. Klikacie dodaj i wtedy macie w kontaktach tą osobę i telefon VoIP-owy czy aplikacja, która się łączy, potem z tych kontaktów pobiera. Można przypisać jakieś szybkie wybieranie i tak dalej, i tak dalej. Płatności. No i teraz tak. Tak jak powiedziałem, takie podstawowe konto w tym serwisie FCN daje możliwość po prostu zwykłego prepaida. Możecie dowolną kwotę sobie tutaj przelać i ta dowolna kwota będzie pomniejszana o opłaty. Jakie opłaty? Przede wszystkim zobaczmy, jakie tutaj są obciążenia, bo to, że wpłaciłem, to jest, widzimy, 10 zł. I tutaj mamy dodatkowe obciążenia, o których teraz nie mogę otworzyć. Opłata za numer, dobrze, jest opisane.
opłata za numer telefoniczny i opłata za prowadzenie konta. I zobaczcie, to są dość niskie kwoty, bo za cały miesiąc opłata za prowadzenie konta to jest złoty 23, a opłata za wygenerowany numer to jest 74 grosze. No czyli powiedzmy około 2 zł kosztuje nas miesięcznie abonament, tak zwany, powiedzmy abonament, tak, bo to nie jest abonament, no ale są to jakieś koszta stałe, które my musimy pokryć z tej kwoty, którą tutaj mamy. No tak, o tą kwotę zostanie co miesiąc pomniejszony ten nasz rachunek. Można bardzo szybciutko, fajnie ustawić jakieś dzienne limity, zobaczcie, można w bardzo szybki sposób zasilić konto. Wystarczy kliknąć zasil konto, jaką chcemy kwotę, następnie już Wam pokazuję, zapłać i generalnie jesteśmy przekierowani do banku i tam możecie uregulować już płatności. Działa to dosłownie momentalnie. Teraz tak, mój telefon. I tutaj ta zakładka pokazuje, jakie telefony macie i z jakich usług przede wszystkim korzystacie. I teraz tak, zobaczcie. Kiedy? Tutaj mamy różnego rodzaju przekierowania. Kiedy? Przekierowanie możecie ustawić na pocztę głosową. Możecie w ogóle, żeby to uruchomić, to trzeba kliknąć aktywne. I wtedy zawsze, niezależnie co się dzieje, po prostu będzie kierowana na pocztę głosową, na jakąś usługę, czy na dowolny numer lub login. Ale możemy sobie bardziej szczegółowe przekierowanie ustawić i na przykład, gdy nie odbieram 20 sekund, ale możecie tutaj w tym zakresie ustawić inną wartość. Gdzie ma wtedy kierować? Gdy zajęty, gdy nieosiągalny, to wszystko możecie sobie skonfigurować. No i oczywiście na końcu zapisz przycisk. Teraz tak, konfiguracja. To jest bardzo ważne, ponieważ konfiguracja jest z punktu widzenia sieciowca czy tam informatyka najważniejsza. Tu zobaczcie, tutaj dostaliśmy, to jest ten numer, który ja otrzymałem. To jest ten wirtualny numer, ten VoIP-owy. Tu jest login, który no, mam zapisany. I to jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy macie zwykły numer telefoniczny, no to on jest po prostu przypisany do waszego kabla, do portu na centrali i ta centrala nadaje wam ten numer. Ten numer jest, kierowanie na ten numer jest z jakiejś centrali głównej za pomocą kierunkowego, tak samo kierunkowy na kraj. No i tak to przechodzi. Najpierw z central głównych do central pomniejszych, potem jeszcze mniejszych, potem jakichś już osiedlowych bardziej, potem już do użytkownika za pomocą kabla. Wszystko się odbywa, tak, czyli takiego bezpośredniego połączenia. Oczywiście znowu mówię tutaj to w bardzo takim dużym, mocno uproszczeniu. Tu w przypadku VoIP-a czegoś takiego nie macie. Macie podany numer telefoniczny, macie podany login, do którego jest przypisany ten numer, no i hasło, które sobie ustawiliście do portalu. I tyle. No i oczywiście jeszcze tam przekierowanie portów można zrobić, żeby to działało, adres IP serwera i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie to wystarczy do skonfigurowania telefonu. I takich numerów możecie tu wygenerować naprawdę bardzo dużo. Tu też możecie nadawać rolę osobom, które na przykład pracują w waszej firmie. Można nadać rolę administratora albo użytkownika. No, użytkownik, wiadomo, nie ma tylu opcji i takiego podglądu jak administrator, ale możemy też weryfikować, kto z pracowników dokonał jakichś zmian, zamówień, no to, bo to wszystko będzie widać, bo tutaj będą użytkownicy. Tutaj teraz jest jeden użytkownik, ale tych użytkowników może być dowolna ilość. I no, w zależności od tego, jak
Oczywiście oni będą skonstruowani, no to skonfigurowani, no to tak będą mieli odpowiednie ustawienia, tak? A oprócz tego, zobaczcie, do tego użytkownika jest przypisany ten numer. No i teraz co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze pomoc. No i pomoc, no to po prostu kieruje nas do sekcji biura obsługi klienta. Tu możemy wpisać temat, możemy też zadzwonić. Ale co będzie jeszcze dla Was ciekawe? Przede wszystkim cennik, ponieważ oprócz tych 2 zł, które widzieliście, to jest jeszcze no, koszt rozmów. I teraz zobaczcie, jaki jest koszt rozmów. Jak ekonomiczna jest nasza telefonia VoIP prepaid? Tylko 1 złotówka netto konto. Tylko 60 groszy netto numer stacjonarny. Minuta. 6 groszy netto na połączenia. Może przełączmy sobie na brutto. Zobaczcie, będzie nam łatwiej, bo brutto to bardziej przemawia do osób prywatnych. Polskie telefony stacjonarne. 7 groszy za minutę. Polskie telefony komórkowe. 24 grosze za minutę. No i zagraniczne numery, tutaj zagraniczne nie jest dopisane, no ja podejrzewam, że zagraniczne stacjonarne, to jest 5 groszy za minutę. Tu była kiedyś jeszcze taka lista krajów, bo tam troszeczkę to się też różni. Cennik opłat krajowych, o zobaczcie, tutaj mam troszeczkę więcej informacji. Polskie stacjonarne Orange, polskie stacjonarne NOL, polskie stacjonarne inne, polskie komórkowe 20 groszy, brutto 24 grosze. Aha, co jest ważne, połączenia między numerami tutaj w FCN są za darmo, czyli jeżeli kupicie sobie kilka numerów telefonicznych, zważcie na to, że to jest wirtualne wszystko, w związku z tym możecie skonfigurować sobie, czy to na swoim smartfonie taki numer, czy na stacjonarnym komputerze, czy na specjalnym aparacie VoIP-owym, i w ramach struktury to te połączenia będą całkowicie za darmo. Nawet jeżeli będziecie na różnych łączach internetowych u różnych operatorów, na dobrą sprawę, nawet jeżeli będziecie w różnych krajach, a połączycie się przez internet do swojego konta, również będziecie płacić, nie będziecie płacić za tego typu połączenia. Konto inne opłaty. No tutaj mamy jeszcze dodatkowe opłaty, to sobie możecie zobaczyć. Cennik usług. No to tutaj mamy szczegółowo już cennik usług, ale to zapraszam Was na stronę FCN, cennik, i tam będziecie widzieć. Jest też opcja abonamentu, zobaczcie. I w opcji abonamentu mamy po prostu pakiet minut, 300 minut, 700 minut. To jest bardziej skierowane do firm, właśnie do jakiś call center. I troszeczkę tańsze są połączenia za minutę wtedy, zobaczcie. I tu już z racji tego, że to jest skierowane do firm, to zobaczcie, jest zdecydowanie więcej opcji, które możecie skonfigurować. Na przykład możecie skonfigurować IVR-a. I zobaczcie, bardzo szczegółowo opisane jest menu, 5-poziomowe, 5 warunków, nagraj wiadomość 5 razy, przekieruj, i to wszystko za 20, niespełna 5 zł. Pakiet powitalny może być, wirtualny faks, o to jest bardzo ważne, ponieważ wiele firm korzysta z faksu. I teraz tak naprawdę, no na czym polega faks? No jest to po prostu przesłanie linią telefoniczną wiadomości w taki sposób, że aparat telefoniczny, tak zwany faks, po prostu ją drukuje na papierze. O, to jest taki może najprostszy sposób przełożenia tej usługi, nie wchodząc dalej w szczegóły.
Teraz tak, zwykły faks, no to jest duże urządzenie, zazwyczaj dość duże urządzenie, tam jest rolka papieru, ta rolka papieru kosztuje. Teraz tak, albo jest jakoś termicznie rozwiązywane, albo są tam jakieś tusze, więc to też eksploatacyjnie kosztuje. A tutaj możecie wysyłać i odbierać za pomocą e-maila. Po prostu, jeżeli ktoś Wam wyśle faks, to tak jakby skan tego dokumentu po prostu trafia na Waszego maila, no i w drugą stronę dokładnie działa to w ten sam sposób. Także macie wirtualny faks. Teraz tak, konto i pozostałe opłaty, rejestracja, utrzymanie konta jest wliczone w abonament, faktura VAT elektronicznie. I teraz, co bardzo ciekawe, wirtualna centrala. To jest bardzo ważne, ponieważ taka wirtualna centrala, no i zobaczcie, potem można negocjować, ale na 3, na 5 lub na 10 stanowisk. I teraz tak, macie tutaj miesięczne opłaty, jak to wygląda. Jeżeli ta wirtualna centrala Was zainteresuje, dajcie znać. Ja skontaktuję się z FCN-em, być może uda mi się taką centralę Wam po prostu pokazać. Pamiętajcie, że to wszystko to jest kwestia wirtualizacji. To jest tylko i wyłącznie oprogramowanie. Tu nie ma nic fizycznie, co musicie postawić. No, jedyne, co musicie fizycznie mieć, no to jakiś już odbiornik tego, no, tak jak już parę razy mówiłem, czy to smartfon odpowiednio skonfigurowany, czy aparat VoIP-owy, tak zwane IP, znaczy jakieś inne urządzenie, czy oprogramowanie na jakimś urządzeniu, no, które pozwoli wykonać te połączenia telefoniczne. Ale cała reszta jest totalnie wirtualna. I co dobre, co ciekawe w ogóle, jeżeli, tak jak widzieliście w cenniku, jest możliwość dzwonienia na telefony stacjonarne, czyli zobaczcie, po Waszej stronie praktycznie cała infrastruktura jest mocno minimalistyczna, nie przejmujecie się kablami, jakością, awariami i tak dalej, i tak dalej, a po stronie FCN normalnie są łącza telefoniczne, którymi wychodzi się na świat, no i wszędzie na stacjonarne, komórkowe, inne VoIP-y możecie się po prostu dodzwonić. Komunikaty głosowe można dać, numery telefoniczne. Tutaj macie informacje o numerach. A to jak oczywiście kogoś zainteresuje, to tutaj macie stronę internetową, tutaj macie adres firmy. Możecie się skontaktować z biurem obsługi klienta w ten sposób, zadać pytania. Także ja oczywiście zachęcam do korzystania z usług firmy FCN. Co Wam powiem? Konfigurowałem tę usługę już w kilku firmach i powiem Wam szczerze, nigdy nie miałem problemu w działaniu tej firmy, w jakiejś niedostępności telefonów. Naprawdę bardzo fajnie, szybko to działa, sprawnie, stabilnie. Co Wam powiem, na przykład klienci, zwłaszcza biznesowi, którzy wyjeżdżają za granicę, Japonia, nie Japonia, jakieś inne kraje, po skonfigurowaniu takiej usługi i połączeniu się przez internet bez problemu prowadzili rozmowy i nic ich to nie kosztowało, mogli za darmo zadzwonić do biura. To jest bardzo duży plus tej usługi. No i to, że możemy tak naprawdę wybrać numer telefoniczny z dowolnego kraju, z dowolnego numeru kierunkowego. Na sam koniec zapomniałem Wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, dlatego powrócę. Mianowicie, zobaczcie, w opcji konfiguracja macie informacje, ja Wam pokazywałem użytkowników, ale macie też informacje o restrykcjach IP. Zobaczcie. I tutaj macie informacje, czy połączenie za pomocą SIP lub do panelu ma się odbywać za pomocą hasła, czy ma być też zabezpieczone konkretnym adresem IP. I tutaj możemy te uwierzytelnione adresy IP podać. To jest ważne, na przykład w przypadku telefonów chcemy, żeby te telefony, no, łączą się konkretnym adresem IP i żeby ten adres IP miał tylko i wyłącznie dostęp na przykład do naszego SIP-a. SIP to jest protokół właśnie połączenia tego
naszego VoIP-a. Więc gdybyśmy chcieli takie ograniczenia, co jest według mnie słuszne, no to tutaj te opcje znajdziecie. Dodatkowo w opcji numery macie informację jeszcze raz o numerze telefonicznym. Zobaczcie, Polska Koszalin. Można sobie ten numer zmienić. Wirtualny faks, zobaczcie, jest... opcje wirtualnego faksu tutaj się znajdują. Patrząc dalej, co my dalej mamy? Usługi. Usługi dodatkowe. Powiadomienia. To są powiadomienia finansowe. Jak mają być do Was przesyłane? Zwróćcie uwagę, że jest podział na kontakt finansowy, sprzedażowy, techniczny. Tu możecie wskazać konkretne osoby, które odpowiadają w Waszej firmie za poszczególne czynności. Autokonfiguracja. I w przypadku autokonfiguracji jest po prostu informacja. Zresztą zaczekajmy chwileczkę, niech to się uruchomi. Zaraz zobaczycie. I w autokonfiguracji możemy dodać nowe urządzenie, jeżeli mamy terminal lub bramkę VoIP-ową. Po kliknięciu tutaj dodaj nowe urządzenie, będzie cała lista dostępnych urządzeń. Tu sobie możecie dać nazwę, MAC, numer seryjny wprowadzić, na tu model. Jeżeli macie któryś z tych telefonów czy bramek, weźmy na przykład taką bramkę, to możecie automatycznie ją skonfigurować. I zobaczcie, konfiguracja linii i tutaj ustawiamy, jeżeli mamy kilka linii telefonicznych, kilka numerów, no i dodaj i wygeneruj, to w tym momencie wygenerujemy po prostu plik konfiguracyjny, który później możemy bezpośrednio zaimplementować już do tego urządzenia. I tutaj mamy jeszcze opcję dodatki. A tu w dodatkach nie mamy nic ciekawego, ale jeszcze w powiadomieniach, jak sobie wejdziecie, jest jeszcze, nie, przepraszam, nie w powiadomieniach, tylko w usługach, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą możecie podejrzeć. O nie, skłamałem Was. Restrykcje IP i numery. Tutaj, w numerach. Jest ważna rzecz, mianowicie jak sobie klikniecie ten kluczyk, to macie wszystkie dane. Zobaczcie, macie imię, nazwisko, ale co ważne, po pierwsze możecie skonfigurować, czy ma się prezentować numer, czy nie. Teraz zobaczcie, możecie clip i clear ustawić. Możecie ustawić też numer alarmowy. Możecie też opcje zaawansowane ustawić, zapłacić kosztu przed połączeniem. No, taka ciekawa dodatkowa opcja, ale co ważne, zmień hasło do panelu, zmień hasło do VoIP, bo to są dwa różne ustawienia i to trzeba naprawdę zweryfikować przed konfiguracją. Ponieważ jeżeli nie skonfigurujecie tego poprawnie, to w tym momencie nie nawiążecie połączenia przez swoje urządzenie. Słuchajcie, na ten moment będzie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, komentujcie. Jeżeli film Wam się podobał, lajkujcie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!